Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Iwan i witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj gramy sobie w Don't Starve. Jest to wersja Together, chociaż będę grał samemu. Spróbujemy sobie przeżyć jak najdłużej moją ulubioną postacią. Jest ona tankiem, bo można tak powiedzieć. Tu już fajnie mamy świnie na początku. Nie wiem, jeżeli wiecie, o co chodzi w Don't Starve, to spoko, ale ja tak pokrótce też wytłumaczę. Jest to survival, który polega na przeżyciu jak najdłużej w niekorzystnych warunkach. Ciągle gra nam podrzuca jakieś kłody pod nogi. I musimy dbać o takie statystyki jak zdrowie psychiczne, głód i nasze zdrowie fizyczne. Mamy cykl dnia i nocy, cykl dobowy. I jeszcze jest cykl pół roku, ale nie wiem, żeby go widzieć, chyba potrzebuję moda. Dobrze, niepotrzebnie tak sobie łażę i klikam, bo mogę to robić na klawiaturze. Na pewno będzie mniej słychać myszkę. Dobra. Mam nadzieję, że Don't Starve wam się spodoba, bo ostatnio jak wrzucałem Don't Starve, to był chyba Shipwrecked. Strasznie dużo to wysiedleń zrobiło i nie wiem czemu ja tego nie nagrywałem dalej. Nie mam pojęcia. Pewno moje jakieś przeoczenie. Ale wiem, że Don't Starve też jest na tyle spoko gierką, że... Dobra, moja postać, bo każda postać, jest kilka postaci w Don't Starve i każda ma jakieś plusy i minusy. Jest tylko Winston, który jest postacią neutralną i nie ma żadnych w sumie takich super negatywnych, nie ma ani dużo pozytywnych względów, ani negatywnych, więc jest taki neutralny, a inne postacie mają coś na plus, ale też mają coś wkurzającego na minus. I przy tej postaci jest ona wojowniczką, więc przy walce leczy sobie zdrowie psychiczne i ma specjalne tylko pod siebie przedmioty, takie jak właśnie ta włócznia i ten hełm, które dają niezłego kopa do walki, ale nasza postać nie je warzyw, bo jesteśmy wikingami, jest plemienia wikingów, więc jak wszyscy wiemy, wikingowie nie trawią warzyw. Jest to szeroko dostępna wiedza. Wszyscy o tym wiedzą. Ej, o nie, indyk. Gul. Dobra. Jest teraz zmierzch. Hej, ziomek. Ziomek, chodź tu. A, głupek. Dobrze, już mamy jakieś tam mięsko. Trochę ciężko jest na początku z tą postacią, ale ona ma w późniejszym etapie gry jest nią zbyt łatwo, bym powiedział, dlatego ją lubię. Mam wydłużony dzień, żeby też do nagrywania było lepiej. A nagrywam Together w sumie, bo jako jedyny mam go pobrany, nie wiem czemu. Też niedawno wyszedł dodatek do normalnego Don't Starve'a, Hamlet. Tak się nazywa dodatek, ale jeszcze go nie mam kupionego. Nie wiem, pewno będę miał, pewno kupię, bo teraz jest w fazie beta, czy czegoś tam. Dobrze, mamy krzemienie i w ogóle fajny. Szkoda, że tutaj pod tabem nie mam mapy, bo jestem nauczony pod tabem. Proszę, powiedzcie mi w ogóle. Co ja miałem? No coś miałem pytać ważnego. Skleroza. Tak to jest, jak się nagrywa raz na 5 lat i się rzadko mówi.
No. Mam plan nagrać sobie film, bo posiadam konsolę Nintendo Switch i mam zapytanie, czy jesteście zainteresowani jakimś gameplayem z tej konsolki? Czy wiadomo, nie mam na razie możliwości, żeby nagrać bezpośrednio gameplay. Bym musiał, nie wiem, aparatem, kamerą. Aparatem z funkcją nagrywania może lepiej. Nagrać sobie monitor po prostu. Nie wiem, czy bym przedstawił może krótko, zrecenzował albo powiedział jakieś moje odczucia odnośnie Switcha. Proszę napiszcie mi, czy ma to w ogóle sens i czy jesteście czymś takim zainteresowani. I jeszcze jedną kwestię, którą chciałbym poruszyć. Będą streamy. Tak, streamy live. Live stream. I co jeszcze jest? No, stream, live i live stream, tak. Chyba pod takimi nazwami to funkcjonuje. Bo jak już kiedyś wcześniej wspominałem, w serii Terrarii, na YouTubie dostałem bana na live'y, tam do połowy stycznia. A chciałbym się tak jakoś przymierzyć do tych live'ów. I czy byście na przykład, co byście woleli, czy jakby był stream tak jakby na Twitchu jako osobna platforma, czy byłoby wam na przykład wygodniej na YouTubie, jakbym stworzył inny kanał, jakiś zamiast Ivan Games to Ivan Live, po prostu jako nowy kanał do specjalnie pod live'y. Chociaż nie wiem, czy miałoby to w ogóle sens, bo gameplay z gier i live'y trochę się gryzą nawzajem. Z tego powodu, że live'y mają sens, jeżeli normalny kanał nie opiera się na nagrywaniu gier. Tylko tematów kołogrowych w stylu, nie wiem, poradników albo coś takiego. Takie jest moje odczucie. Ale możecie mi o tym wspomnieć. I w ogóle, czy się cieszycie, że wróciłem z takim filmikiem fajnym z giereczki? Mam nadzieję, że się dobrze przyjmie. Dobrze, jak na razie nic się nie dzieje, ani nawet bazy nie ruszyliśmy, ale... No i co to jest? Co tu się stało? Zrobimy sobie kilo w kolejny i pozbieramy te surowce i powoli będziemy się starali zorientować, jak tu wygląda kwestia rozłożenia się na mapie. W ogóle zbieram warzywka z takiego powodu, że może po pierwsze wyjść indyk, a po drugie, jeżeli będę miał garnek, ona już może jeść, oszczędzać dużo mięsa przy gotując potrawki. Więc to jest kolejna niesamowita rzecz związana z tą postacią. Dlaczego ona jest łatwa? I tylko początek jest z nią trudny. Na przykład ona, mając kilka ogrodów warzywniaków, jak to się tam nazywało, i gniazdo pająków przy sobie, może gotować w sumie potrawy z potwornego mięsa. Te klopsiki, czy tam co tam jest jeszcze, no to jest duży plus. I uwielbiam tą postać. Tak samo jeszcze dużo grałem... Kim ja jeszcze dużo grałem? No. Tym Woodim Drwalem. Też jest spoko postać. Która ma boost do ścinania drewna, bo ma sikierę, ale zamienia się w bobrołaka. To jest dosyć negatywne. Dobra, gdzieś sobie pobiegniemy tą ścieżką. Spróbuję odkryć trochę innych biomów, żeby się tak jakby zorientować z najlepszym miejscem pod bazę.
Dobrze, tu mamy kolejne jakieś pszczoły, ale te pszczoły tu widzę jakieś takie nieefektywne, bo one tu ani nie latają, ani nic. Tu jest jakiś biom bagienny. Nie, to jest jakieś po prostu coś. Strasznie pomieszane te biomy, ja nie pamiętam, żeby tak było w normalnej giereczce. Tu mamy znowu złoto. Ej, na start jest to super ułatwione, musiałbym sobie siekierę zrobić, tak po pierwsze. Strasznie dużo mam kamienia. A, nie możesz tego zjeść. Ej, ona nie może jeść kwiatów. A, dobra. To jest jakaś nieduża strata. Dobra, mam 16 głodu. Byśmy musieli sobie zrobić ognisko. O, ale mamy chociaż pretekst do robienia ogniska. I sobie tu będziemy cały czas kontrolować ten głód. Dobra, tu ptaszor... Ja myślałem, że on śpi. Jak mnie zaskoczył. Czemu tu nie ma jednolitych biomów? Co ja zrobiłem? Gdzie zrobiłem błąd? Nie, no dobra. Nie, no dobra. Czego nie mamy? Drewna nie mamy. To jest niepokojące. Sikierę rób, bo umrzemy. Sikierę rób, bo umrzemy. I 7. 6. Bieraj drewno, nie no. Ej, nie mogę tego zebrać. Umrzemy jeszcze mocniej. O, wywal na razie. Zrobisz to? 3. Dobra, pięknie żyjemy. Uratowani. Tu jeszcze dołożymy i usmażymy sobie te mięska. Żeby już mieć na później. Dobra, tak sobie zostawimy. I teraz tak, tutaj sobie połupiemy drewienko. Bez lipy. Zbierzemy nawet szyszki. A co mi tam? Szyszki też. Co to jest za dźwięk? To jest mechaniczne zwierzę? Znaczy mechaniczne zwierzę. One się nazywały figury szachowe. W tej grze? Mechaniczne figury? Chyba tak, no to nie pamiętam. I dużo więcej się drewna dostaje niż z Don't Starve na Switcha. W Don't Starve na Switchu, w tym Switch Edition, dwa drewienka wypadają jej. Jakieś oszustwo, a tu jej chyba z 4. Też nie umiem liczyć to. To dużo matematyki, co tu jest? Pokażcie mi to. Raz, dwa, trzy. A, i dwie szyszki. Tej, to jest, powiem wam... Tak. Mechaniczny... Teraz... Ej, to by było mega załatwić mechaniczne zwierzątko. Na przykład marchew bym wywalił, czy coś. Oj, to mi tak dużo redukuje obrażeń. No dobra, tego przyjaciela nie chcemy. Kurczę, ja się wkopałem w jakąś bitkę niezłą. Tego gościa raczej nie chcę. No, i wiem. Dobrze, te części chciałbym sobie nazbierać. I jakoś tu... Oła! Ej, ja to bolało akurat. Dobra, lej się tam, mamy hełm. No i szybko go tracimy dosyć. Dobra. Ej, ziomek. Dobra, to jest też dosyć spoko. To bolało akurat.
Oła, to też bolało. Niebezpieczny jest ten gościu. Ale sobie pozbieramy te... te bajery. Fajnie, że to poniszczył. Tu jest jeszcze jeden skoczek. Ale z nim się chyba nie będę już lał. Spadamy stąd, bo to jest niebezpieczne. Ale wiecie, jak to jest dobre w kit? Tylko żeby ten gościu mnie teraz nie gonił przez całą drogę, nie? Bo... No właśnie. Proszę się ode mnie odkolegować. Nie będziemy przyjaciółmi. Co to jest? Co to jest? Ej, to ja czegoś nie pamiętam. Ten hełm tak słabo. Ale to naprawdę w kit dużo... tego. No, w kit dużo obrażeń blokuje ten hełmik. W Valkyrii. Nie wiem, bitewny po prostu. A, bitewna dzida i... Co ty chcesz ode mnie? Uspokój się. Gdzie to tu było? Gdzieś tu było? Co to jest? A, tu te są. Pupil. Co tu się stało? Jaka masakra ta gra jest teraz ostatnia? Ej, kije zdobyłem. Ej, mało kij mam w ogóle. Dobra. Ej, tu nie ma... Patrzcie, jak te biomy wyglądają. Jaka tu jest mieszanka wszystkiego. Tam powinienem iść. No nie, obróciłem sobie mapę. A to jest dosyć niedobre, bo wtedy się traci szybko orientację. Dobra, tu jest pełno skał w kit. Pszczoły są. To można wykorzystać na swoją korzyść. Też by trzeba było sobie jakiś cel ogarnąć, bo ja z tych surowców, które teraz mam, to jest mega, mega dobrze. Części, złoto, merable, granit, chyba, marmur. Jakiś kamień, no. Dobra. Sobie pobiegniemy tam, gdzie był nasz spawn. Tu są nagrobki, ale tu bym musiał mieć tego króla świń, żeby powymieniać te bajery z nagrobków. Czy z grobów w sumie. Nie, żebym miał grzebać w grobach czy coś. Ptaszory. Możliwe, że jak Janox albo Falcon, bo jest też taka możliwość, będą mieli Don't Starve, to po prostu dalej razem będziemy pykać. Tu nie było patyka? Przypadkiem tam gdzieś? Czy ja go podniosłem? Głównie chcę teraz patyki zbierać. Bo ich jest mało, aż 15. Gdzie kamienia mam 40. Nie jest mi zbytnio... Gdzie ja poszedłem? Bijamy trochę na dół. Bo tu jest ścieżka. Jest dzień trzeci. Za chwilę w sumie dobiega końca. Ale tu sobie chcę zbadać. Mnie to trochę smuci, że w Togever nie ma tego Shipwrecked, który jest chyba najlepszą wersją gry. Znaczy, ja ogólnie lubię temat pływania na morzach i w ogóle te plemiona Indonezji. Bardzo to lubię, taki klimat. Bo jest taki trochę piraci z Karaibów, ale tacy Indianie, nie? I dobra, mamy bawoły. To jest spoko, mamy pająki. I w ogóle OP rzeczy się tu dzieją. Tam gdzieś były świnie wcześniej. Tu mamy gęsty las. Dużo drewna, dużo patyków. No. Kolejne jakieś świnie. Jeszcze jakby się kolejne pająki trafiły, to też by było spoko. Bo pająki zawsze na plus. Dobrze, tu jest jakaś ścieżka. My sobie pójdziemy nadal w górę. I teraz tak. To jest bardzo dobre miejsce. Te łąki właśnie, żeby tu sobie obóz rozłożyć. I już... działać sobie. Na przykład gdzieś tu. Tu jest blisko ścieżki. Blisko ścieżki, a za... Cio! Cio mnie stąd!
Kurczę, żeby ta maszyna mi się teraz nie zajęła. Podpal to. Wiecie, że dlaczego tak robię? No, no, muszę gasić. Jeżeli mi się to nie za... Długo drzewa się palą w porównaniu do tej standardowej wersji. Bardzo długo się palą. Dobrze, potrzebujemy kamulców. A pierwsza taka podstawowa rzecz, którą się powinno zrobić. Gift warp. Tu. Co to robi w ogóle? No, nie będę czytał, bo to jest po angielsku. I to jest w ogóle ciężki język. A idź. Będzie wszystko po angielsku. Dobrze, sobie wykonamy żaróweczki. Pięknie, nie mam już złota. Miałem tak dużo złota. Jaki spisek. Miałem złoto, nie mam złota. Dobra, węgiel jest potrzebny nam, żeby zbudować sobie kociołek. Wiem, to jest strasznie dużo informacji naraz. Dla tych, którzy nie kojarzą gry. Mhm. No i dobrze. Teraz chyba kociołek do kociołka trzeba mieć tak. Nie mogę teraz. A nie, potrzebuję cegły. A to luzik robimy. Robimy kociołek. Tutaj sobie postawimy. I dobra, wiecie co jest potrzebne? Mięso. Bo bez mięsa nic nie przełamiemy. Indyk, byłaś. Nie ma indyka, idziemy. Idziemy na szybko porobić sobie pająki. I jak układujemy potrawkę, to będę w sumie musiał odcinek kończyć, bo tu jest wkit długo minut, a wy tego tak długo nie będziecie oglądać przecież. Gdzie te pająki były? Ja tak daleko się osiedliłem? A tu coś jest. Cześć. Tu jestem. Ej! Pomek. O, dzięki. Ej, jeszcze się dałem przez niego uderzyć. I teraz umrę z głodu, tak a propos. Ej, one nie nadążają reagować, nie? Szybko spadamy do góry, żeby nie umrzeć z głodu. Jedno mięsko chyba niestety będę musiał sobie tak ugotować nad ogniskiem, żeby nie zemrzeć, zanim tą świnię bym mógł pobić. Ale to by było bezczelne i bym umarł z głodu. 6. Ej, tu tak na ryzyko takie. Ja tam w ogóle dobiegnę. A, luzik, dobra. Dobra. Jest dobrze, żyję. I tak, wrzucamy sobie jedno mięsko i 3 dziadostwa. I gotujemy. To nam naprawdę dużo da. Bo to nam da naprawdę dużo. Ucia, co tam? Dali szybciej. O, jest dobrze. Pięknie. Już jest zażegnany kryzys. I to jest ten moment gry, w którym już jest 100% win-win. Win-warte. Dobra, nie będę się popisywał. Dobra, bardzo dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Zapraszam was do zasubskrybowania kanału. Mam nadzieję, że jeszcze przed końcem roku uda nam się kilka subów wbić. Marzeniem by było dobicie do setki, ale w moim trybie wrzucania filmów jest to co najmniej mało prawdopodobne. No, zapraszam was do innych filmów. Ostatnio miałem taką
serię z Terrarii. W sumie nadal ją mam, bo tam sobie jeszcze będę trochę rzeczy robił. Dobra, nie rozgaduję się, bo to jest masakra. To do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.